Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym będziemy upalać Forda Escorta Mark 1, czyli legendę rajdów i jednocześnie legendę taniego i powolnego jeżdżenia. Kierowca, zrób parę bajerów, a ja niby gadam przez komórkę. Weź parę popisów, strzel na szosie. Zacznę od tego, że muszę się przyznać, że naprawdę jara mnie ten Ford Escort Mark 1. I swoją drogą jest to ważny model dla Forda, ponieważ w ogóle cała linia Escortów powstała w większej liczbie sztuk niż na przykład model T. Ciekawostką co do w ogóle nazwy Escort jest to, że tak naprawdę pojawiła się troszeczkę wcześniej niż sama linia modelowa Escortów. Mianowicie w ramach modelu Anglia istniał sobie taki van, tak zwany panel van. No i on był sprzedawany jako Ford Escort 100E. Czy jakoś tak. Pierwszy Ford Escort zaczął powstawać w Wielkiej Brytanii już w 67 roku, a zaprezentowany został na kontynencie w 68. Natomiast tuż po tym, jak zaprezentowano sedana dwudrzwiowego, doszła jeszcze oczywiście wersja, wtedy to było dość popularne, trzydrzwiowe kombi. No i jeszcze wersja na bazie tego trzydrzwiowego kombi, taki panel van. Po czym w 69, jeśli dobrze pamiętam, dołączył zwykły czterodrzwiowy sedan, który zresztą teraz jest najmniej popularny. Przecież to nie jest tak, że zupełnie zarzucono koncept Anglii, bo poza tym takim umiejscowieniem cenowym w kategorii takich samochodów małych, rodzinnych, wykorzystano częściowo elementy podwozia i zawieszenia właśnie z Anglii, natomiast zupełnie zmieniono i odświeżono nadwozie. To już nie ma nic wspólnego z tą paskudną, dziaderską Anglią. Jednocześnie Ford już pod koniec lat 60. rozpoczął wielką swoją taką ofensywę rajdową. Tutaj oczywiście jest dużo do opowiadania o silnikach, o inżynierii tych silników, ale to opowiem wam w sekcji silnikowej i mechanicznej. Na razie tylko wspomnę, że na początku Ford współpracował z Lotusem, potem by przejść na jakieś tam swoje konstrukcje i zaczęła się legendarna współpraca z Cosworthem oraz do tej budy trafiły też na przykład Pinto, ale o tym jeszcze za chwilę. Tak czy siak, jaka była recepta na sukces Forda Escorta? Po pierwsze, prostota. Ford, robiąc ten samochód, skupił się na tym, żeby upraszczać elementy, nie wydawać na zbędne rzeczy, nie zwiększać kosztów, stosować to, co nie wymaga tak trudnego, zaawansowanego i częstego serwisu. Jednocześnie postarał się o ogromną elastyczność tej gamy modelowej tych samochodów, tak żeby zarówno upchnąć takie najtańsze 1.1 słabiutkie silniczki, jak i jakieś sportowe wersje, które naprawdę zapierdalały, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Kolejnym elementem taktyki było maksymalne ograniczenie wyposażenia w wersji bazowej, żeby obciąć cenę i tak naprawdę za każdą pierdołę, włącznie z zapalniczką, trzeba by było dopłacić. W ogóle swoją drogą to jest bardzo śmieszne, bo bazowa wersja nazywała się Deluxe. Tak bardzo Deluxe, że miałeś gumowe wykładziny i zapalniczkę i to koniec wyposażenia. Kurwa, jest pyta. Tak czy siak. Kamieniem milowym dla popularności Forda Escorta był rajd w ramach World Cup Rally London to Mexico, z Londynu do Meksyku, wygrany przez tego Forda. Wtedy też wyprodukowano 10 tysięcy sztuk, żeby uhonorować to zwycięstwo tego Forda Escorta Mexico, który to miał, jeśli dobrze pamiętam, silnik 1.6, no i miał tam specjalne malowanie, szmery, bajery. Potem tych wersji specjalnych było jeszcze kilka. Powstało, jeśli dobrze pamiętam, 1300 GT, takie troszeczkę lepiej wyposażone. Powstała wersja Sport, która była beznadziejnie wyposażona, ale miała większy silnik. Powstał 1600 i w końcu nawet doszło do dwulitrówki. Także naprawdę można było sobie wybierać między takim 1.1, który nadaje się tylko do tego, żeby sobie pojechać po bułki, to jest taki jak ten, co jest z 69, a można było sobie kupić dwulitrówkę do zapierdalania z inaczej wystrojonym zawieszeniem i tak dalej. Czyli dla każdego coś fajnego, a jednocześnie ktoś, kto kupił tą najtańszą wersję, w pewnym sensie czuł się jakby elementem tej grupy, której dotyczy to zwycięstwo w rajdach, nie? I te fury naprawdę robiły robotę, w sensie były nie do pokonania na przełomie lat 60. i 70. w rajdach. Co ciekawe, przy zastosowaniu
zastosowaniu niezbyt zaawansowanego zawieszenia, bo używali z przodu McPhersonów, z tyłu tak naprawdę resorów piórowych. No i co, jeszcze jakoś zakończyć tą historię i będzie to niestety mało ciekawe, bo tu już zaczyna się korporacyjna historia oraz niestety wkład Niemców, ponieważ Niemcy też produkowali, zachodnie Niemcy, ten samochód. No więc w 75 zmieniła nam się generacja z pierwszej na drugą. Druga, mówiąc szczerze, z wyglądu już absolutnie była w chuj mniej ciekawa. Ciekawe może być tylko to, że pół roku przed zakończeniem produkcji pierwszej serii i wprowadzeniem drugiej zaczęto już stosować podwozie z drugiej serii i montować je do pierwszej. Taka przejścióweczka. Dobra, kurwa, daj kurwie miodu! Dobra, teraz to już się schowałem w cieniu, żeby to dalej nagrywać, bo kurwa na tym torze to można było zdechnąć od tego słońca. Jeśli chodzi o stylistykę, to Ford w Escorcie zrobił naprawdę ogromną woltę. W sensie miał takie dziadkowe, po prostu kanciaste, skrzydlate, starodawne coś w postaci Forda Anglii i postanowił zrobić totalny zwrot i stworzyć naprawdę nowoczesną, jak na swoje czasy, sylwetkę. Przede wszystkim nie mieliśmy już takiego ściętego, totalnie pudełkowatego kształtu. Oczywiście jest to kanciaste, ale zastosowano tą taką butelkę Coca-Coli, tak zwaną w linii bocznej. Zobaczcie, jakbyśmy położyli sobie tak na płasko butelkę Coca-Coli, to tutaj mamy gdzieś denko i tutaj nam się to powoli rozszerza, znowu zwęża, rozszerza do przodu i kończy tak w zium. Nie wiem, jak to określić, nie umiem mówić po polsku. To jest pierwsza ciekawostka. Druga fajna rzecz, charakterystyczny grill, który potem odszedł do lamusa w kształcie takiej kości dla psa, nie? Takiej do gryzienia, czyli rozszerzone na światła, zwężone, rozszerzone na światła. Przy czym to oczywiście wszystko gra też z linią całą przednią, z zagięciami tutaj na masce, z fajnym dużym napisem Ford. To wszystko jest ładne i proporcjonalne, to jest naprawdę zajebiście narysowany i zaprojektowany samochód. Potem coś poszło nie tak, stworzyli coś, co wygląda jak Taunus, ale tam już maczali palce Niemcy, a wiadomo, że jak Niemcy maczają palce w jakiejś stylistyce, to muszą to spierdolić. Tył też jest niczego sobie, prosto, łatwo rozwiązany, bez jakichś dużych udziwnień, ale po prostu proporcjonalny. No i oczywiście należy oddać tutaj temu felunkowi też wiele, że ten felunek robi. Klamki, jeszcze tak zwane skalpele. No ogólnie Fordowi, jak się chciało, to potrafił zrobić naprawdę ładny, zajebiście wyglądający samochód. Tylko musiało mu się chcieć, a nie totalnie tylko liczyć pieniądze. Co jest w ogóle ciekawe, bo to jest samochód, którym w chuj liczyli pieniądze, a i tak zrobili fajną, ładną i ciekawą sylwetkę, która się wyróżnia. No ale dobra, starczy o tej sylwetce. Zajrzyjmy sobie do wnętrza. Zawsze przeglądając wnętrza lubię sprawdzić jakieś dokumenty dotyczące danego auta i zobaczcie, tutaj mam ewidentnie jakąś podkładkę i zobaczcie, co jest pod tą podkładką, co tu jest napisane. He, oczywiście to wcale nie był beznadziejny żart i to w ogóle nie było wyreżyserowane i wcale nie chodziło o to, żeby przypomnieć wam, że w linku w opisie jest 150 zł cashbacku na wasze OC lub AC i jeszcze jak wyślecie sobie link, chciałbym muszę przypominać, jak wyślecie link, który dostaniecie, to dostajecie po 50 za każdym razem, kiedy ktoś skorzysta i możecie uzbierać 2000. A to oznacza, że teraz ja też muszę sobie poklikać. Dobra, już tutaj kalkujemy bez żadnego ziewania. No i proszę was bardzo, eskorcik 1.1, standardowy bym już wręcz powiedział dla mnie wynik, 332 zł za rok. Jeśli wy też chcecie mieć minus 150 cashbacku i sprawdzić sobie na ile, jakie wam wyjdzie ocena furkę, link macie w opisie, jedziemy dalej z odcinkiem. No, więc nachwaliłem się już, że Escort wygląda fajnie, że fajnie jeździł tutaj w rajdach, coś tam, kurwa. No i po czym wsiadasz do tego, kurwa, wnętrza i już wiesz, gdzie panowie z Forda zrobili oszczędności? Otóż stworzyli to gówno. Dzięki zaawansowanym obliczeniom, jak oszczędzić jeszcze 5 pensów, udało się na przykład stworzyć deskę, która w zasadzie to kurwa nie ma żadnego kształtu. Do tego elementy fornirowane, zapierdolone prosto z meblościanki. No i u dołu to jest kurwa hit. Co to jest?
Prawdopodobnie naukowcy w laboratorium przez 2 lata testowali plastiki, żeby znaleźć plastik o najgorszej jakości i jak najbrzydziej go uformować, by powstał ten tutaj kurwa dolny panel z popielniczką. Pytam się. Człowieku dumny ty jesteś z siebie? Masz ty rozum i godność człowieka? Generalnie wnętrze eskorta przypomina nam, że miał być po pierwsze to samochód tani oraz tani, a także tani, ale i ewentualnie gdzie jest mój szósty palec? Czekaj, kurwa, gdzie jest mój szósty palec? O! I też tani. Po czym można tutaj we wnętrzu poznać, że to nie jest bazowa wersja eskorta, chociaż ma z przodu okrągłe światła, co było typowe dla raczej bazowej wersji. Ale zobaczcie, tu jest zapalniczka, to jest wyposażenie dodatkowe. I poza tym mamy aż 3 popielniczki. Czujecie, kurwa? Nie ma nic. Ale są aż 3 popielniczki w tym aucie, w tym tamta jest wielka i wygląda jak pół dupy za krzaka. Doceniam także kunszt artystyczny wykonania obicia tych drzwi, ponieważ mamy tutaj klamkę od kibla. Tapicerka to oczywiście połączenie skóry z węża ogrodowego z taką tutaj tkaniną, która przypomina mi zajeżdżony taki miejski autobus. Dobra, znalazłem jedną rzecz, która jest spoko. To jest ta kierownica trójramienna, ona jest niezła. Ładne są też całkiem te zegary. Co prawda mamy tutaj tylko temperaturę silnika, ilość paliwa, 4 kontrolki i prędkościomierz, no ale chuj, to jest niezłe. I ogólnie to z tymi zegarami to jest tak, że żeby mieć cokolwiek więcej niż tu widzicie, to trzeba było oczywiście kurwa dopłacić. Za wszystko dopłacić, to jest wiecie, bieda wersja, czyli w sumie standardowa. Druga powiedzmy nietypowa rzecz, aczkolwiek w tamtych latach jeszcze się zdarzała i tak naprawdę relikt czasów, kiedy często jeszcze wybieraki biegów były w kierownicy, no to jest stacyjka po lewej stronie. Natomiast ta deska, ten fornir, to jest tak po prostu generyczne gówno, że bardziej się nie dało. Doceniam też bardzo niską jakość wykonania tworzyw, co widać zwłaszcza tutaj na tej pękającej desce albo na przyciskach, które w ogóle wypłowiały do zera. Ten tutaj fornir to też jest Harasho Da Krasny Malczyk. Lusterka wstecznego nie ma, ponieważ z silnikiem 1.1 i tak nikogo kurwa nie wyprzedzimy. Doceniam kunszt tutaj obijania, prawda, okładziną antypoślizgową rączek od drzwi. Jak widać jest ona złożona z gówna oraz taśmy. W dużym skrócie, na czym kurwa mogli, to zaoszczędzili, mogli zaoszczędzić na wnętrzu, to właśnie kurwa zrobili. Dzięki czemu jest obrzydliwe. I zrobione z gówna. No ale nie tylko wnętrze jest w samochodzie. Dobra, zajrzyjmy sobie pod maskę, co tam piszczy w mechanice. Pierwsza ciekawostka, bardzo rajdowa, żeby otworzyć. Wystarczy zrobić coś, czego jeszcze nie umiem zrobić. A, okej. Okay. Pchamy po prostu tu, bez ciągnięcia czegokolwiek w kabinie. I jesteśmy pod maską, pora na opowieść o silnikach. Tutaj mamy ten najmniej emocjonujący 1.1 Kent. Teraz tak, co go wyróżnia? Przede wszystkim jest to tak zwany Kent Crossflow. O co chodzi? Zmieniono głowicę i teraz, zobaczcie, zamiast wydech i, proszę ja was, ssanie, kolektor ssący byłyby po jednej stronie, nie, są po 2 różnych stronach, czyli nam przechodzi po prostu wszystko tak w zium przez głowicę. To jest kwestia numer 1. Druga ciekawostka jest taka, że tutaj nie mamy głowicy, w której są takie wypukłe kopułki, komory spalania, do której jakby dochodzi tłok, tylko głowica jest kurwa zupełnie płaska, natomiast wcięcia, takie miseczki są w tłokach. I to jest wyróżniające w ogóle ten silnik. Na bazie tego Kenta powstała cała seria tych wszystkich bardziej sportowych motorów. Oczywiście wychodził też w wersji cywilnej 1.3, trochę mocniejszej. Ale były też usportowione wersje 1.3, były wersje Lotusa 1557, jeśli dobrze pamiętam, centymetrów sześciennych i były też wersje Cosworth'a opisane jako BDA, czyli tam Belt Driven, coś tam, chodzi o to, że zmienili rozrząd łańcuchowego na paskowy i go dopierdolili, zmienili też głowicę, tak żeby były wałki rozrządu w głowicy, więc jeśli dobrze pamiętam, także podwójne wałki rozrządu były na bazie Kenta. Szukaj, zwróćcie uwagę, jak tu jest dużo miejsca, jaki jest łatwy dostęp serwisowy do wszystkiego. No po prostu wspaniale, oczywiście to mogły się jeść trochę większe silniki. Moce montowanych tutaj silników zaczynały się od 40 koni dla wersji tego tutaj będącego silnika, tylko z niską kompresją, do aż 117 w wersji 1600 RS. W ogóle to jest ciekawe, 1600 RS było mocniejsze niż 2000 RS. Taka tutaj ciekawosteczka. Czytałem też coś,
Nie jestem pewien, ale chyba na Włochy i na Francję wypuszczono wersję z silnikiem 0.9, ale głowy nie dam. Ciekawe jest też zawieszenie, w którym w dużej mierze zastosowano rozwiązania częściowo jeszcze z Forda Anglii. Z przodu polecieli nowocześnie, jak na koniec lat 60. kolumny McPhersona. Nie wiem, na ile to będzie widać. Natomiast z tyłu znalazły się, proszę ja was, resory zwykłe, piórowe, bo stwierdzili, że nie będą kombinować ze sprężynami, bo jednak nie uda się tego zestroić, będzie się przeginał, coś tam, chuj z tym. I o dziwo to działało. No dobra, słuchajcie, jak się jeździ Fordem Escortem Mark 1, wersja 1.1, tylko teraz pojeździmy sobie cywilnie, bo już sobie, wiecie, poupierdalałem, ale teraz pora pojeździć według jego pierwotnego zamysłu, nie według zamysłu marketingowego związanego z rajdami, tylko jak to było w założeniach dla takiej, powiedzmy, młodej, umiarkowanie zamożnej rodziny. Czyli będziemy sobie po prostu jeździć spokojnie. Generalnie, co już zauważyłem, jeżdżąc szybciej, ten samochód, pomimo braku jakiejkolwiek sensownej regulacji, ma naprawdę, naprawdę w porządku pozycję za kierownicą. Ona jest ustawiona dobrze, fotel, oparcie, te wszystkie kąty i tak dalej, to wszystko jest zrobione bardzo, bardzo dobrze. Także wielkie, wielkie propsy za to. I kurwa, wjechałem w jakąś zamkniętą drogę. Ale przy okazji możemy zobaczyć, że ma całkiem fajny promień skrętu, którym zresztą się chwalili w reklamach. Jak Ford Escort jeździ? Po pierwsze, jest naprawdę zwrotny i to zarówno na parkingu, jak i w zakrętach. Buja się, ma resory, ale kurwa, sorry. He, ale żad. Poza tym, że pozycja za kierownicą jest taka, że komar kutasa nie wciśnie, to nie da się nie zauważyć, że wóz jest taki naprawdę, naprawdę spartański. Taki prosty, wszystko w nim chodzi tak solidnie, także trzeba użyć siły, ale jednak z luzem. Na przykład ten wybierak biegów, no to on jest absolutnie niesportowy. Teraz pan Minehama wyjeżdża, to wybór biegu jest taki, no, nie jest to wiadro z gównem, ale cudów też kurwa nie ma. Ja muszę się napić, bo jest tak kurwa gorąco. Generalnie, poza tym, że jest to mega proste i dość hałaśliwe, to naprawdę spoko się tym jeździ. Jakby jeszcze nie wbijały mi się jakieś elementy stelażu tych foteli w dupę, to w ogóle były zajebiście. Ogólnie ten samochód to jest taki samochód z gatunku 100% treści, 0% głupiego pierdolenia. Po prostu ma tylko to, co ma działać, to, co sprawia, że ten samochód jeździ i to jeździ dobrze. I na tym koniec. Nic zbędnego. Nie no, jak trzeba się włączyć do ruchu, wystarczy tego przyspieszenia. No i jak słychać, wyjechaliśmy sobie poza miasto i jest naprawdę głośno. Oczywiście to są czasy szosowe, więc wtedy się nie jeździło szybciej niż teraz, ale cudów też nie ma. No ale umówmy się, to był jeden z najtańszych samochodów w tej klasie i naprawdę trudno było znaleźć coś podobnego do tego w tej cenie. To grało ceną, więc jak na samochód tani, samochód tani z końca lat 60. naprawdę spoko to jeździ. Hamulce są wystarczająco skuteczne. Układ kierowniczy zaskakująco precyzyjny jak na te lata i co ważne, w wersjach sportowych można już było dostać przykładnię listwową zamiast takiej, jaka znajduje się tutaj. Także rozmawiamy o naprawdę, naprawdę nowoczesnych tematach. Przy zwykłej jeździe to jak ten samochód się zachowuje w zakrętach, jak na standard tanich samochodów z lat 60. jest kurwa... Generalnie resztę w dużej mierze to zjadł, przeżuł, przetrawił i wysrał konkurencję. Tyle mogę wam powiedzieć. Naprawdę zajebista fura, kurwa. No nie wiem, czy do czego przypierdolić. Chyba tylko do tego, że ta kierownica trochę leży na udach i jest za cienka, ale to już jest takie pierdolenie.
jak na swoje lata, dobrze skręca, jednocześnie dobrze tłumi nierówności i można pojechać po nierównej drodze. Tak naprawdę wada jest tylko taka, że jest głośny, no i to 1-1 to już nie za bardzo po prostu wystarczy, żeby pojechać coś więcej niż pierwszy, drugi bieg. I to zasadniczo koniec problemów. Także no, muszę powiedzieć, że naprawdę zajebisty temat, polecam wam Forda Escorta Mark 1. Kurwa, jest wpyte. Przypominam, w linku w opisie 150 zł OC, możecie kupić sobie ubezpieczenie. Się nadaje, kurde. No.